Znajdujemy się pod miejscowością Kądzielno, pod Kołobrzegiem, gdzie w 1807 roku toczyły się walki o twierdzę Kołobrzeg. Te walki to oczywiście to nie jakaś walna bitwa, a prace oblężnicze, które tutaj trwały od wiosny. Wiosny 1807 roku. Miejsce, w którym my się znajdujemy, to według nas miejsce, w którym została zbudowana reduta numer 7, czyli reduta Saska. Po drugiej stronie ulicy Koszalińskiej w gospodarstwie Erdmana, czyli Erdmarszow, była reduta polska, reduta numer 8. Tak przynajmniej wskazują źródła historyczne, do których udało nam się dotrzeć, a naszym celem jest potwierdzenie tego, że faktycznie w tym miejscu mamy znaleziska wojskowe. Tak więc staramy się potwierdzić miejsce bytności żołnierzy armii napoleońskiej. Czy to się uda, to się okaże. Jesteśmy po pracach na Reducie Polskiej, już po kilku tygodniach poszukiwań na tym terenie. No i są to prace, które zakończyły się znaleziskami nie tylko o proweniencji wojskowej, ale także o proweniencji cywilnej średniowiecznej. Te wszystkie rzeczy Muzeum Oręża Polskiego, które prowadzi te prace i je nadzoruje wspólnie tutaj z grupą poszukiwawczą Parsenta, będziemy prezentowali już na jesieni w Muzeum Miasta Kołobrzeg. Reduta Saska numer 7 i Reduta Polska numer 8 to były reduty, które ze sobą kooperowały. Ich zadaniem było blokowanie wyżyny Binnenfeld, czyli tej wyżyny, przez którą Polacy musieli przejść, Polacy, ale nie tylko Polacy, Włosi, Sasi, czyli wojska oblężnicze, Francuzi też, musieli przejść w kierunku fortu Wilczego. Dlatego też, jak wiemy ze źródeł, już w marcu zbudowano tutaj szańce, które następnie zamieniono w reduty, które w ten sposób blokowały tę wyżynę i ułatwiały wojskom oblężniczom najpierw wykonywanie wypadów, a potem coraz bardziej wgryzanie się w teren przeciwnika, dlatego że bardzo szybko okazało się, że jednorazowy wypad i zdobycie fortu Wilczego jest de facto rzecz biorąc niemożliwe. Stwierdza to głównodowodzący wojsk oblężniczych generał Luason, że nie ma takiej możliwości, jak wiemy. O fort Wilczy toczą się krwawe walki. To, co dla nas ważne, to to, że już 4 maja 1807 roku, a więc po tych słynnych uroczystościach trzeciomajowych, które odbyły się na bagnach w Lesie Kołobrzeskim i podczas których przypominano historię konstytucji 3 maja, to już 4 maja zostaje wydany rozkaz o stworzeniu tak zwanej pierwszej brygady, do której również należeli Polacy, a więc pierwszy pułk piechoty Legii Poznańskiej pod dowództwem księcia pułkownika Antoniego Sułkowskiego. I tenże pułk miał swoją redutę, redutę numer 8, a tutaj znajdowała się reduta numer 7, reduta Saska. Z rozkazu jasno wynika, że żołnierze mieli obsadzić te reduty i prowadzić działania w kierunku fortu Wilczego, co też oczywiście robili, bo wiemy, że postępy były bardzo dobre, a ze źródeł historycznych wiemy również, że Polacy w tych wszystkich wypadach uczestniczyli, co więcej, zapisali się na nich dość mocno na kartach historii, bo przecież Franciszek Dzierży Kraj Morawski za rano odniesione pod tymże fortem został oznaczony krzyżem Virtuti Militari klasy trzeciej. Problem cały polega na tym, że my do tej pory skupialiśmy się tak naprawdę na samym forcie Wilczym, skupialiśmy się na Lesie Kołobrzeskim. Natomiast tych fortyfikacji wokół twierdzy Kołobrzeg, które zamknęły oblężenie samej twierdzy i blokowały ją, było o wiele więcej. Były to przede wszystkim fortyfikacje budowane przez Włochów. Tego nie możemy, o tym nie możemy zapominać, dlatego że to Włosi dokonali zablokowania twierdzy kołobrzeskiej, jej zamknięcia, a następnie oblężenia. To były najliczniejsze, to była najliczniejsza grupa wojsk włoskich, która tutaj walczyła. Natomiast regularnie zwiększano siły, które twierdze oblegały, ze względu na to, że Włosi samodzielnie niewiele w stanie byli cokolwiek zrobić.
Dlatego też przybywają żołnierze kolejnych narodowości. Pojawiają się, oczywiście Francuzi to też swoją drogą, też się pojawiają. Ale to, co dla nas ważne, to właśnie Polacy, którzy stacjonują w Lesie Kołobrzeskim, tuż obok, proszę Państwa, w reducie numer 8 i wojska saskie, które tutaj mają swoją redutę numer 7. Dopiero niedawno tak naprawdę udało się na Lidarze znaleźć zarys tej reduty, tak, dlatego po nałożeniu poszczególnych map według nas tu właśnie znajdowała się reduta numer 7. Ona niemalże idealnie pokrywa się z tym terenem, w przeciwieństwie do reduty numer 8, która jest niewidoczna na Lidarze, jej nie ma. Stąd też na początku istniała wątpliwość, czy faktycznie ta fortyfikacja znajdowała się w tym miejscu, ale nasze badania i nasze przypuszczenia, no jak gdyby pośrednio przynajmniej, bo jeszcze nie w sposób bezpośredni, ale pośrednio potwierdzają, że faktycznie tamten teren był wykorzystywany militarnie. W tej chwili sprawdzamy, jak to wyglądało tutaj na tym terenie pod miejscowością Kądziany. Mówiąc o fortyfikacjach polowych, musimy sobie spróbować również wyobrazić fortyfikacje główne twierdzy Kołobrzeg. Ale to nie są właśnie takie fortyfikacje, jak te fortyfikacje główne, które były zbudowane z kamienia, które były kryte ziemią, miały fosę. To była tak zwana fortyfikacja tymczasowa, fortyfikacja polowa. Żołnierze wybierali teren. Zresztą w ogóle teren jest fantastyczny, bo widać redutę numer 15 Palawiczyniego w okolicach Archi. Ten teren widać dokładnie. Tutaj mamy widoczny Fort Wilczy. Więc wybierano takie lokalizacje dla tych redut, które pozwalały panować nad określonym terenem. Polegało to na tym, że generalnie te fortyfikacje miały charakter tymczasowy ziemny. Tak, one zostały zbudowane. Ich los był przesądzony po zakończeniu takiej wojny. One były rozbierane, część z nich niszczała. Niektóre są świetnie zachowane i są widoczne na skaningu laserowym, satelitarnym, dzięki czemu możemy ustalić mniej więcej ich lokalizację. Tak jak właśnie ta reduta saska. A inne no, są niewidoczne, dlatego że no, zostały albo rozebrane, albo zniszczone, gdzieś tam zachowały się jakieś narysy. Ten sam problem dotyczy chociażby fragmentów fortyfikacji, które gdzieś tam zostały znalezione w Lesie Kołobrzeskim i to też problem polega na tym, że dzisiaj ich stan nie pozwala nawet na potwierdzenie tak naprawdę, z czym do końca mamy do czynienia. Wymagałoby to przeprowadzenia jakichś tam dalszych badań. Tutaj mamy narys tak naprawdę i to niewielki, tak, który pokazuje nam, że coś w tym miejscu się znajdowało. Dopiero po nałożeniu mapy wiemy, że aha, no to może być reduta numer 7. Warto ten teren sprawdzić, czy coś jesteśmy w stanie znaleźć. A co będziemy w stanie znaleźć, no to nasza praca tutaj na tym terenie pokaże. Problem twierdzy Kołobrzeskiej polegał na tym, że nie można było po prostu od tak sobie pod nią podejść i ją zdobyć. Podstawowy problem, jaki miały wojska oblężnicze, to brak artylerii. Ta artyleria była śladowa, a jej kaliber był tak niski, że de facto rzecz biorąc nie było szansy przy tym uzbrojeniu Kołobrzeskiej twierdzy, aby wojska oblężnicze mogły z nią konkurować. To była w ogóle rzecz, której Napoleon nie doceniał. Napoleon kompletnie lekceważył twierdzę Kołobrzeską, nakazując jednocześnie Włochom jej zdobycie, co było nierealne. W ogóle samo zamknięcie twierdzy, które odbywa się 14 marca 1807 roku, bo tak jest przyjęte w historiografii, że wtedy blokada została zamknięta, to trochę nieco iluzoryczne, zresztą, co zresztą też jest potwierdzane w publikacjach, że no na północy, tam gdzie potem stacjonują Polacy i zamykają ostatecznie to oblężenie, no tam po prostu wojska sobie przychodzą i nie ma z tym jakiegoś tam problemu, więc no oblegający niespecjalnie się tym przejmowali. Ale uwarunkowania terenowe twierdzy Kołobrzeskiej powodowały to, że można było świetnie się bronić. I to w 1807 roku twierdza Kołobrzeska wykorzystała i to bardzo mocno. Dlatego żołnierze mogli się przesuwać w kierunku twierdzy dwoma terenami. I to nie budziło wątpliwości. Po pierwsze od strony Zieleniewa, przez Karlsberg, czyli dzisiejszą wyżynę, na której jest cmentarz i tam można było się przecinać przez bagna, co zresztą uczyniono. I drugi teren, przez który można było się posuwać, to wyżyna Binnenfeld,
a poprzedzające ją również pola, przez które można było posuwać się oczywiście po przejściu przez bagna, można było posuwać się w kierunku twierdzy. Ale tam została zbudowana bardzo sprytnie fortyfikacja na Wilczym Wzgórzu, Szaniec Wilczy, zwana przez nas Fortem Wilczym, choć jak wiemy, no formalnie nie był to fort ze względu na to, że nie zbudowano go w całości, bo czas na to już nie pozwalał, a pracę realizowano w momencie, w którym już było wiadomo, że twierdza będzie oblegana. Padł Kostrzyń, padł Szczecin, padł Magdeburg, znaczy one nie padły, tylko skapitulowały. I teraz, żeby pójść w kierunku tego fortu Wilczego, tej wielkiej blokady, która panowała nad całym terenem na wschodzie, trzeba było przejść przez wyżynę Binnenfeld. Więc w momencie, w którym zapadły decyzje, że tu właśnie tędy będą prowadzone ziemne prace oblężnicze, tak, że będą kopane rowy i będą się żołnierze w ten sposób posuwali w kierunku pozycji nieprzyjaciela, no to trzeba było również zabezpieczyć swoje tyły. I właśnie ze względu na to zrealizowano dwie fortyfikacje, dla nas bardzo ważne ze względu na to, że wiążą się one z naszą historią, polską historią, ale zbudowano dwie fortyfikacje. Ich prace nad nimi rozpoczęły się już w marcu, więc realizowali je Włosi. A więc mówimy o reducie numer 7 i reducie numer 8. I dzięki nim żołnierze bez żadnego problemu panowali przede wszystkim nad drogą, która prowadziła na Koszalin, a po drugie panowali nad całą wyżyną i byli w stanie w razie czego wspomagać swoich żołnierzy. I jak wiemy, kiedy mamy nowe ugrupowanie, które powstają, tak, i od 4 maja rozpoczynają się te wszystkie prace oblężnicze i uczestniczą w nich już Polacy, no to przede wszystkim szańce, które tu są wybudowane, zamieniają się w reduty i są w pełni wykorzystywane i obsadzone przez żołnierzy. Tak więc, biorąc pod uwagę nazwę, a więc Reduta Polska, Der Polonische Redut i Sasische Redut, czyli Reduta Saska, no to były one obsadzone właśnie poszczególnymi narodowościami wojsk, tak więc polskimi i saskimi. Poszczególne reduty były również nazywane, bo było ich tu przecież więcej, najczęściej od nazwisk włoskich, a więc chociażby Adi Freddi, czy Reduta numer 15, którą później Polacy przebudowują, bądź też budują, tutaj są różne opinie co do tego, a więc Reduta numer 15 zwana Redutą Palawiczyniego. Jak zaznacza dr Hieronim Kroczyński, zapewne dlatego, że Polacy nie mieli żadnego poległego oficera i tę redutę, którą zajęli mniej więcej na wysokości Arki, aby dalej realizować oblężenie w kierunku Fortu Wilczego, no to w tym momencie nie mieli poległego oficera, wybrali oficera włoskiego, bądź też tak się po prostu przyjęło, tak, i była to Reduta Palawiczyniego. Podsumowując, mamy dwie fortyfikacje, które tutaj na samym początku oblężenia realizowały swoje zadania wytyczone przez dowództwo oblężenia. Mamy Polaków, a także wojska, które z tej strony również uczestniczyły w blokadzie i w walkach. Te wszystkie fortyfikacje były całkiem nieźle skomunikowane. Tak więc znajdujemy różne relikty, które nam na to dowodzą. Co ciekawe, znajdujemy nie tutaj, ale znajdujemy również relikty i pozostałości przede wszystkim francuskie, ale liczymy na to, że znajdziemy coś polskiego, bo dla nas to ważne, ale na przykład włoskiego, bo mamy bardzo mało zabytków proweniencji włoskiej, a musimy podkreślić, że tych przecież żołnierzy, zwłaszcza w początkowej tej fazie, no to były główne wojska oblegające Kołobrzeg, to były wojska włoskie. I tak naprawdę mamy tylko jeden przedmiot, który jesteśmy w stanie przypisać Włochom, a chciałoby się również podkreślić także i tę narodowość, która bardzo mocno odbiła się tutaj w Kołobrzegu przez kilka miesięcy oblężenia w 1807 roku. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Pracę na Reducie Saskiej wykonuje Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Jest to nasz autorski projekt związany przede wszystkim z walkami o Kołobrzeg w 1807 roku. Pracę tę wykonujemy wspólnie z grupą poszukiwawczą Parsenta. Tutaj badaniami dowodzi Jan Orliński, a do badań także przyłączyło się Stowarzyszenie Historyczne Dębosz z Rymania. Tak więc te prace tutaj na Reducie Saskiej są prowadzone właśnie w takim zgrupowaniu. No i w tej chwili one trwają w najlepsze. Jak Państwo macie ochotę, to zapraszam, zobaczymy jak to wygląda tutaj na polu pod Kądzianem.
Dzisiejsze badania prowadzimy na jednym z pól Kądzielna, spółki, która udostępniła nam jedno ze swoich pól do dzisiejszych poszukiwań. Nie robimy badań, jest różnica pomiędzy badaniami a poszukiwaniami. Poszukiwania polegają na przeszukiwaniu wierzchniej warstwy przy pomocy wykrywaczy metali, natomiast badaniami zajmują się archeolodzy, którzy mają uprawnienia do robienia wykopów. Dzisiejszy projekt realizujemy wspólnie z Muzeum Oręża Polskiego. Do udziału zaprosiliśmy również grupę eksploratorów z Rymania, która istnieje od roku, nazywa się Grupa Poszukiwawcza Dębosz. Grupa Prasenta działa na kołobrzeskim rynku od 3 lat. Nasza współpraca polega na tym, że poszukujemy na podstawie pozwolenia właściciela terenu oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zabytki, które odnajdujemy, często służą do opracowań naukowych, jak również stanowią elementy wystawy Kołobrzeskiego Muzeum, gdyż umowę, jaką zawarliśmy, mówi o tym, że znalezione zabytki podczas naszych poszukiwań trafiają do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Tematem dzisiejszych poszukiwań jest odnalezienie obiektu z okresu wojny, oblężenia przez Wielką Armię Napoleona. Kilka tygodni temu prowadziliśmy poszukiwania na przeciwległej stronie ulicy. Zamierzamy odnaleźć elementy właśnie z tego okresu. Dzień dzisiaj rozpoczął się bardzo szczęśliwie. Zaskoczony jestem ilością odnalezionych artefaktów. Artefakty są z różnych okresów, od okresu rzymskiego, wpływu rzymskich, po czasy współczesne. Najstarszym elementem znalezionym do tej pory jest stopka naczynia z brązu. Natomiast z okresu, który nas najbardziej interesuje, jest to guzik napoleoński z koszyczkiem. Poszukiwacze na pewno wiedzą, co to znaczy. Rzadkie znalezisko na tych terenach, ponieważ pola te od wielu, wielu lat są eksploatowane przez poszukiwaczy. Stąd też cieszymy się bardzo, że udało znaleźć się nam taki element. Oprócz tego znajdujemy duże ilości guzików pruskich, jak również kul muszkietowych. Na reducie Saskiej uważam, że przebiegły bardzo pomyślnie. Odnaleźliśmy wiele artefaktów, również tych dotyczących samego istnienia reduty. Odnaleźliśmy mnóstwo kul muszkietowych, guzików pruskich, no i bardzo cenny guzik francuski z typowym koszyczkiem. O istnieniu reduty mogą świadczyć duże ilości znalezionych guzików, jak również wytopków ołowiu. Są to fragmenty ołowiu, które powstają w wyniku wytapiania kul muszkietowych. Jednoznacznie wskazuje to na miejsce pobytu żołnierzy, którzy w tym miejscu mieli czas po to, żeby odlewać swoje kule do swoich muszkietów. Oprócz znalezisk, które dotyczyły bezpośrednio tematu badań, czyli reduty saskiej, znaleźliśmy wiele przedmiotów z innych okresów. Najstarsze przedmioty to są elementy z brązu, elementy naczyń
brązowych. Oprócz tego znaleźliśmy artefakty z okresu średniowiecza. Bardzo ciekawym znaleziskiem jest tłok pieczętny z pięknym gmerkiem, doskonale zachowany, wyślemy go do Instytutu do zbadania i nadania mu odpowiednich cech. Myślę, że dzisiejsze badania należy uznać za duży sukces. Przepiękna pogoda, towarzystwo grupy eksploracyjnej Dębo z Rymania, jak również pracowników Muzeum Oręża Polskiego sprawiły, że był to naprawdę udany dzień.